Szczęść Boże, coś Wam powiem. Odpoczywamy z dwóch powodów. Pierwszy jest chęć nabrania sił przed dalszą pracą. A drugim jest ucieczka od pracy, która wydaje się być taką szarą rzeczywistością. Odpoczynek w sensie biblijnym kojarzy się z pokojem, bezpieczeństwem, sprawiedliwością i życzliwością. Pierwsze nasze biblijne spotkanie z odpoczynkiem miało miejsce przy stworzeniu świata, kiedy Bóg odpoczął. Święty Ambroży mówił tak. Stworzył Bóg niebo i ziemię, ale nie znalazł w nich odpoczynku. Stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, stworzył rośliny i zwierzęta, ale nie znalazł w nich odpoczynku. Wreszcie stworzył Bóg człowieka i dopiero w nim mógł odpocząć. Jakże to wspaniałe, że w człowieku można odpocząć, odnaleźć w nim przyjaciela, kogoś kochającego i kochanego. No to prowadzi nas do tego, że i człowiek może w Bogu odpocząć. Przyjdźcie do mnie wszyscy, słyszymy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Znajdziecie ukojenie dusz waszych. Ludzie dziś szukają odpoczynku, by uciec od problemów, których źródła możemy mnożyć. Uciekają w odludne miejsca, gdzie można się rozmarzyć. Czasem szukają pocieszenia w nauce, by zachwycić się nowinkami. Są też tacy, którzy swoje źródło spokoju odkrywają w nowych bożkach i wierzeniach. My mamy szukać naszego ratunku i pomocy w Bogu jedynym, w Jezusie. Kiedy Jezus mówi wszyscy, nikogo nie pomija. Każdy ma prawo skorzystać z Jego zaproszenia. Odpoczynek w Nim jednak nie będzie wymazaniem naszych problemów. Sam przecież mówi, weźcie moje jarzmo. Jarzmo oznacza wzięcie przykazań, wierność Bogu i zachowywanie tych przepisów. Tylko człowiek z wygody wybiera sobie niektóre z nich, bo wszystkie wydaje mu się być za trudne albo nieadekwatne do sposobu dzisiejszego życia. Przyjęcie wszystkich wiąże się z pokorą i łagodnością. A my dziś nie jesteśmy pokorni i wręcz bywamy agresywni, nerwowi. Jezus nie mówi dziś, wiem, że jesteś zmęczony, więc przestań pracować. Raczej mówi, przyjdź do mnie ze swym utrudzeniem, z tym, z czym sobie nie radzisz, co cię przerasta i spróbuj się z tym zmierzyć nie samemu, ale ze mną, poprzez jarzmo, które ja mam przygotowane dla Ciebie. Takie, które pomoże Ci łatwiej wykonać swoje obowiązki. Jarzmo nakładano na zwierzę, które ciągnęło narzędzie, a za zwierzęciem szedł rolnik, który tak samo ciężko pracował. To nam powinno wystarczyć, że Jezus nie chce nas obarczać nowymi problemami, ale faktycznie chce tę drogę do rozwiązania problemów przejść razem z nami. On nie obawia się mówić prawdy i tego, co i jak powinno wyglądać. Dziś, kiedy mówi o jarzmie, mówi o wzięciu odpowiedzialności za życie. Tylko podejmując codzienny trud życia, pomagamy sobie i innym ludziom. A to pewnie zwiastuje kolejne wyzwania i problemy. Życie nie znosi próżni, więc musimy być nieustannie gotowi i w ruchu. Gdyby nastała pustka czy próżnia, nasze życie zacznie się kończyć. Droga do Boga to konkretne działania. Bóg czeka na tej drodze i Jego jarzmo ma nam pomagać je realizować, by w ten sposób wypełnić Jego wolę. Prośmy więc słowami świętego Ignacego Loyoli, by wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do chwały i służby Twego boskiego majestatu. Z Panem Bogiem.